Kościół w wieziorkach wybudowano w 1760 roku. Zabytkowe są również znajdujące się w świątyni późnobarokowy ołtarz, chór muzyczny i ambona. Przez blisko trzystulecia kościół nie przechodził żadnego kapitalnego remontu. Były za to jedynie drobne prace konserwacyjne. Dopiero siedem lat temu udało się zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400 tysięcy złotych. Budowlańcy przystąpili do remontu, który dotyczył wymiany dachu w postaci wymiany niektórych elementów konstrukcyjnych, ścian i ten remont pochłonął znaczne środki. Nie wystarczyło na dokończenie remontu wieży oraz wnętrza samego kościoła. Plany były bardzo ambitne, ale jak się okazało, jak weszła grupa remontowa, że, że tu jest praktycznie pół ścian do wymiany ze względu na hmm, zgniliznę, która była w belkach, bo to jest kościół szachulcowy, drewniany. Niedokończony remont sprawił, że kościół musiał zostać zamknięty. Wierni przez 7 lat musieli uczęszczać na msze do sali wiejskiej albo do kościoła parafialnego w Rzeczycy. W międzyczasie, bo w roku 2019 udało się zdobyć 300 tysięcy na remont dachu i ścian. Dzięki datkom wiernych również wymieniono okna. W kwietniu tego roku rozpoczął się ostatni etap modernizacji, a gdy ten się zakończył, to kościół otwarto dla wiernych. Remont. Kapitalny wieży, z wymianą konstrukcji belek, obicia wieży, tak, hełmu wieży jest nowa blacha i wytękowanie całego wnętrza kościoła. Ostatni etap modernizacji pochłonął milion złotych. Znaczna część środków pochodziła z dofinansowania z funduszu Polski Ład.